Siema widzowie. Yo, witam serdecznie. Cześć widzowie, witam was serdecznie, cześć. I to jest taka decyzja niby losowa, ale ważna, dobra, biorę to. Ej, wszystko mi się mi... Żuj, nukielik, w branie, dgow, uw, bla, pilog, dyb, gita, nie, goak, bona, pu... Głośnik? Mieni w oczach, naprawdę. Gdzie wy tu, kurwa, widzicie głośnik? A tu jest, faktycznie! Tutaj jest, faktycznie, jak powiedzieliście, to znalazłem. Skoro Bóg stworzył świat w 7 dni, to skąd człowiek o tym wie? No, Bóg na Twitterze napisał. Się pochwalił. To jest takie trudne, dasz radę. Ubranie. Dobrze. O kurwa! Wow, udało mi się, nie jestem taka słaba. Ej, ubranie, to jest fajne. Ej, masz... Ej, ale głośnik by bardziej oddał, bo by kupiła tego takiego JBL-a gigantycznego, tą taką wieżę całą, taką gigantyczną. Dobra, kochani, ja wybrałam Stradivariusa. Stradivarius? Ja bym poszedł do Nike, bym jakieś buty przytulił. Właśnie tutaj wybiorę sobie moją nagrodę, czyli jestem ubranie. Jestem mega wkurwiony, bo chciałem kupić, kupić konwersy Motiony, kurwa, tej ich nie ma w moim rozmiarze do kurwy nędzy. A nie, te chciałem, sorry, o te. Nie ma ich, kurwa, w moim rozmiarze. Znaczy, w ogóle nie ma rozmiarów od 42 do 47,5, aż nie ma, to ja pierdolę. Nie ma nic, nie ma. Ej, a myślicie, myślicie, żebym kupił takie, o? Czekaj. Muszę je, kurwa, znaleźć. Obuwie. O te! Myślicie, że warto je kupić? Zapisno mają podeswę. Mega mi się podoba ta podeswa. Fajna w chuj jest taka, kurwa, mega tanki. Właśnie myślę albo nad tymi, albo nad kłaraczami, albo jeszcze ewentualnie myślałem nad o tymi po prostu, kurwa, mega klasycznymi tymi, o, tymi Jordanami niskimi. Jeszcze nie wiem, zastanawiam się. Go Nike Easy Fly? Już patrzę. Nie ma tu. A patrzę przeglądarze. A to nie są te, a to nie są w ogóle te buty, co były robione z myślą o niepełnosprawnych? Że one są, właśnie, że są do zakładania bez użycia rąk? One są fajne, ale wiecie, w jednym momencie Nike mega chuj zrobili. Bo te buty miały być specjalnie dla niepełnosprawnych, a wszystkie, kurwa, sneakerheady one się na to rzuciły i nikt nie mógł praktycznie tego kupić, bo chciały to kupować na resell. I nikt nie mógł tego kupić, tak, że ludzie, którzy faktycznie, dla których te buty były robione, nie mogli kupić tego produktu, bo wszystkie sneakerheady to kupiły. A czekaj, bo może ktoś z was ma wiedzę, a ta gumka tu, to ona z czasem nie traci siły, czy coś? Ona z czasem się nie zluzuje? Skąd mam wiedzieć? No bo może ktoś z was jest mega sneakerheadem, ogarniaczem. Buty dla dużych dzieci? Buty męskie, o kurwa, jakie ładne. Ładne te fioletowe. Mi się wydaje, że nie powinna. A ok. No to jak ci się wydaje, to ja ci ufam. Dostępny w sneakers retro high. Właśnie ostatnio się zastanawiam nad jakimiś butami, ale kurwa nie wiem jakimi właśnie. Że ostatnio mi się w głowie pojawiła taka myśl, to żebym kurwa kupił jakiś drip. Dużo cicho bym kupił. Reebok? Ej, Reeboka mi się podobały. Jest taki wykonawca Apache. I on w utworze Ujobak miał takie, kurwa, zajebiste Reeboki. Ale ja nie wiem, kurwa, co to są za nie, czekaj, nie tu. On gdzieś tutaj miał taki w ogóle fajny wejścik. Mi się zawsze te wejściki podobały. Ale miał takie, kurwa, fajne buty na jednym z tych kadrów. Tylko, kurwa, nie wiem, gdzie jest ten kadr. To jest mega rozkminka. Nie wiem, kurwa, w którym, gdzie on to ma na tym kadrze. A to nie ma na jego Instagramie? O, może tu jest ewentualnie. Może to było na jego IG. Na pewno widziałem, że miał takie, kurwa, fajne czarne Reeboki i chuj, to tyle, co pamiętam. O kurwa, co to za kapeć? Skechers mają takie zajebiste buty? Od kiedy Skechers mają tak zajebiste buty, kurwa? Tego typu? Nie no, kurwa, ja muszę przysiąść i przeglądać ciuchy, bo... Mnie. Wspaniały dzień dla mnie, ponieważ możemy wyrzucić aż 5 osób. Ale chuj. Za ręce wszyscy, zobacz jaka jest. Może wszyscy razem, może jednak, wiesz. Dobra, jednak dawajcie tego tam Oliwiera, czy jak to się nazywał, ten co odpadł, i zróbcie mega plot twist, że się znęcali. Że tak naprawdę to była jedna wielka ukryta akcja, żeby się znęcać nad siostrą Buczek, dawaj. Tu, Michał, chodzi o ciebie. Ty nie wygrasz tego programu. Jako pierwszy się o tym dowiesz. Z tego względu, że jesteś od nich na trochę innym poziomie. Udowodniłeś, jak wspaniale sobie z tym wszystkim radzisz. To jeszcze nie jest twój czas, aczkolwiek jesteś w finale. Ja still uważam, tak pozwolę wam przypomnieć, bo pewnie większość z was już zapomniała.
Ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten program, najlepszą decyzję, i to ze strony jury, i to ze strony uczestników, najlepszą decyzję podjęła tamta typiarka, taka ta brunetka niska, która albo mogła wypierdalać, albo mieć kontrakt z ekipą tam jakiś dojebany. Ona podjęła najlepszą decyzję, bo albo mogła wypierdalać z pustymi rękoma, albo mogła mieć od razu wafuchę jakąś, nie? Ona mega dobrą decyzję podjęła, ta Natalia, co się tam nazywała. To, że ktoś nie wygrywa teraz dotarcia do Gen Z, albo nie wygrywa tej stówy, to wiecie, to jest jakiś... Mega duży boost, ale nie przekreśla w ogóle ścieżki reszcie. To w takim razie ja też bym chciał wskazać osobę, która no niestety nie wygra tego programu. I będzie nią Maja. No, czemu w sumie? Byłaś moją ulubienicą tutaj w programie. No to... I ciągle jesteś. Aha. To nie wystarczyło. Ja mówię, uwielbiam twoją ekspresję, ona jest wspaniała. Wydaje mi się, że przeważyło nad tym chyba to, o czym Vera No i było zjeść kurwa ten, było nie jeść tego obiadu, no, byś wygrała, było głodować. Chowała się często, wiesz, przed nami i to było dla nas jakieś takie zastanawiające. Brawa dla Mai. Brawa dla Mai. My wyłaniamy tylko zwycięzcę i też wydaje mi się, że dobrym określeniem jest, że tu nie ma przegranych. I tym zwycięzcą nie będzie Olek. Let's go! Jestem pewien, że to nie jest Kasią i Kingą odwiedzić. To jest ta rzecz, że ja się nawet z tobą nie muszę do końca żegnać, bo wiem, że nie znikniesz z naszego życia. Ja bym, moi drodzy, chciał w tym momencie zaprosić pozostałą trójkę. Oho! Można właściwie powiedzieć praktycznie Oho. Same dobre rzeczy, dlatego... Ej, nie, momencie... ale to szczerze... Nie, w sumie chuj. No. Ale mogę rzucić take pod baita. I mo, fajnie by było, gdyby wygrał Olek, a nie cała ta trójka. Pozdro. W tym momencie przejdę już do werdyktu. Wskażę osobę, która wygra ten program. Nie no. Więc moje personalne zdanie jest tak, że z tej trójki to ja nikogo z nich nie będę oglądał z uśmiechem na twarzy, tak szczerze. Jak tego tam Oliwiera, czy Dominika, czy jak on się tam nazywał, co go wygrali, to jeszcze bym oglądał tak nikogo z tej trójki. Wskażę osobę, która wygra ten program. Zwycięzcą drugiej edycji programu Twoje 5 minut. Jest Oliwier. Będzie. Stop! Sekunda. O, poddymka. Jedna rzecz. Jedna bardzo ważna rzecz. No way! Bez powodu, bo mamy wam coś do pokazania. Olek, wyciągnij swój telefon, dropnij mu filmik. Możesz mi też gościom dropnąć. Też mogę dropnąć. Wyciągajcie! Ja się tak trzęsę, że jak mi język się telepie przez serce, nie? Które mi tak bije. Nie będziesz w żadnym odcinku brał udziału, to już wiesz, nie? No. A teraz chcieliśmy powiedzieć dlaczego. No way! No, dlatego, że wygrałeś program. Chodźcie. Gratulacje. Żartujecie. No dobrze. Nie, żartujesz. Proszę bardzo. Żartujesz. Nie, żartujesz. A Pola w tej chwili jak to ogląda mówi tak. Co kurwa? A tak. To ja tu dostaję zawału, a on już wygrał? Można to? Uznaliśmy, że jesteś mocniej i będzie dwóch zwycięzców. Ty już wystarczy, co nam pokazałeś, wygrywasz to. Nie, no panowie! Mega mi się podoba, że tutaj dopisali 100 tysięcy w kontraktach reklamowych. Mega mi się to podoba. Widzowie zobaczą to już w finałowym odcinku, więc ich też prankujemy. I co więcej, prankujemy też uczestników i tutajszych gości, więc What? Twoim zadaniem jest to, że nie możesz im o tym powiedzieć. Jeśli komukolwiek powiesz, zabieramy i nagrodę, i twoją wygraną. Ale generalnie to chyba... Wydaje mi się, że... Jakby my to analizowaliśmy w momencie, jak go wyjechali. Potem ja razem z wami chyba jadłem pomidorową. Analizowaliśmy siostrę Buczek w tamtym odcinku. Analizowaliśmy jego. I każdy z was powiedział tak. Plus jeden, wyjechali go na siłę. I potem my wszyscy razem też tak zauważyliśmy coś takiego, że to jest mega obvious, że on wróci, bo po prostu Freeze za dużo tweetów oni napisali. Gdyby Freeze nie pisał tweetów, to ten prank byłby 200 razy lepszy. Tak szczerze, gdyby Freeze nie pisał chyba 6 tweetów w przeciągu jednego dnia od Oliwierze, o wiele lepszy byłby kurwa ten prank. No to był zbyt obvious w jednym momencie. Ja nie mówię teraz, że kurwa, ale rozgryzłem, jestem człowiek enigma, jestem mega mądry. Tylko no po prostu delikatnie spoilerował. No, zbyt susi to było. Tylko się nikt nie spodziewał. Prank spoko, na pewno fajny jest ten prank też na zasadzie tego, że dziewczynki z TikToka, które bawiły się w detektywów, na pewno czuły mega, ale to mega satysfakcję, że...
ekipa, wiedziałam, że wróci. To jest nagroda, którą Oliwier od nas dostał. I Dejo, Oliwier duży karton. Ten program. Stary szef. Ale nie jako jedyny. No way! Dwie osoby. I chciałbym, żeby Oliwier powiedział, kto będzie tą drugą osobą, tylko że on jeszcze nie wie. Ja nie wiem, co się wydarzyło. I nagle mówią tak. Karolina Buczek, zapraszam. Uznaliśmy, że jedna nagroda to będzie zbyt mało. Jesteście zbyt mocni. Oliwier jest zwycięzcą. On dowiedział się o tym zaraz po tym, jak odpadł. Wy dowiadujecie się teraz razem z widzami. What? Oni też nie wiedzieli, to taki mały prank na, od nas dla nich. What? Ej, ale twoje... to czeka, jak to będzie wyglądało z tym Gen Z teraz? Jak wygląda rotacja teraz Gen Z? Kto wypierdala z Gen Z? Bo wchodzi on i, ten, i ta druga osoba, co wygrała? A kto wypierdala z Gen Z? Będzie się miało 7 osób? Kurwa, trochę dużo. To, nie wiem, 7 to za dużo dla mnie. Razem ze mną. Chociaż ekipa na początku miała więcej, ale... Julita! No way! Julita! Brawo! Brawo, to potężny... Olek bardziej zasługiwał! Naprawdę! Julitka, mam coś dla ciebie, chodź! Olek bardziej zasługiwał! Nie wiem, ja teraz się tak trzęsę, naprawdę, chodź tu. Czy mogę już przytulić? No, ja też, ja też! To Pola! Ja się bardzo, ja się naprawdę jestem taki tak chuj egoto. W ogóle za taką szansę i za wszystko. Już się tyle razy rozklejałam tutaj, że już nie chcę się płakać, teraz się trzeba cieszyć. No po co się płakać, można się uśmiechać, kurde. A mamy smutne. Ej, wiecie jaką ja mam teorię? Ale mam teorię. Julita wygrała nie dlatego, że się nadaje, bo bardziej nadawała się Maja, ale Maja się nie nadaje do niego, a tak to wtedy będzie ship, i wtedy będą dzieci na TikToku i na Instagramie będą robić fanpage i shipik będzie wtedy. Teraz się trzeba cieszyć. To jest moja teoria. To martwcie się, dla was też coś mamy, może nie tak spektakularnego, ponieważ my się z wami nie będziemy rozstawać. No. Teraz od was zależy. Wiadomo, podpiszecie kontrakt, dostaniecie sprzęt od SPC, my będziemy dalej z was doić. No, ta sama gadka co rok temu. Czy będziecie współpracować z nami? No, ta sama gadka. Zawsze, czy tylko na chwilę, ponieważ wszyscy wprowadzacie się do tego domu. No, klasyk. By the way. Mogli to dać na miniaturkę. Chuj by oddało. No ale wiesz dlaczego shipują Maję z Kostkiem? Bo on jest jak Ang, a Julita jest jak Katara. A oni Katarę teraz shipują z Zuko, rozumiesz o co chodzi? Że oni teraz shipują tą nieudaną i nieszczęśliwą miłość, rozumiesz o co chodzi? Rozumiesz o co chodzi? O, tak. Po co płaczecie? Widzicie tam. No tak. No, tak już jest, widzowie, w świecie fanek z TikToka i z Twittera, że na przykład Faustyna ma chłopaka, to ją shipują z Bartkiem Kubickim, mimo że oni razem są zajęci, ale shipują po prostu niedostępnych, rozumiesz o co chodzi? Ale kurwa, to nie nos, to jest kinol, kurwa, ziomek. Poziom, że po prostu... Wow. Nie mogliśmy sobie was odpuścić po prostu. Tak, tak. O Boże. Nie mam się! Ej, z Polą będę mieszkał? Yo! Dzieci takie tak szybko dorastają. Jesteśmy dumni z dzieci. W następnej edycji będę ja uczestnikiem. Od zera do influencera, plus jeden. Cię mogli nagrywać sobie z każdym. I... To cię nie przeklina! O, stary, chrzanić! What? No i tak, no i fajnie. Będziemy sobie fajnie działać wszyscy, nie? Zobaczycie tak naprawdę teraz, jakie fajne jest życie tutaj. Nie mogę się doczekać, serio. Gdzie jakieś napisy? Gdzie jakiś koniec? What? Aha, a ok. Aha. Aha. Koniec. What? Ale k***wa skamidło jebane. Się po prostu skończyło i chuj. Aha, i dawaj. Co, do zobaczonka, bardzo wam dziękuję za dzisiaj, a raczej za teraz. Trzymajcie się, dziękuję za wszystkie bitsy, suby, których było dzisiaj 30, donaty, których było dzisiaj chyba 1000,
100 zł, nie, 1200 zł chyba dzisiaj było w donatach. Za obecność na streamie, za obecność na czacie. Trzymajcie się, big serduszka dla was, bo jesteście najcudowniejsi na świecie. Jesteście cudowni. Yo.